udało się ostatnio z DJ-em Adamusem wkręcić co niektórych w ten romans. A nie wiem, czy nam się udało wkręcić tak do końca. Jesteś pewna, że wkręcaliśmy? No nie wiem. Ja tam go kocham, nie wiem jak on mnie, ale ja go kocham. Ale jak brat siostry? Jak siostra brata, czy jak kobieta mężczyznę? A to już nie powiem. Ale pracowaliśmy, wczoraj kręciliśmy teledysk do wspólnej piosenki w duecie. Pracowaliśmy ciężko cały dzień i połowę nocy. Dlatego dzisiaj jestem już trochę taka wczorajsza i wymęczona. Ale mogę się pochwalić. Nasza piosenka Nigdy o Tobie nie zapomnę jest na trzecim miejscu najczęściej kupowanych i ściąganych piosenek w internecie. I teledysk w jakimś stylu karnawałowym, tak mnie słuchy doszły. Nie wiem, wiesz, czy w stylu karnawałowym, bo karnawał to mi się trochę kojarzy, wiesz, z wybuchami, fajerwerkami, chociaż były. Było konfetti, były wybuchy, rzeczywiście. Jak duże zainteresowanie było wśród internautów? Wczoraj było 80 statystów na planie, więc to był taki teledysk, jeśli mogę powiedzieć, pod względem ilości osób, no to jeszcze takiego teledysku nie robiłam. Było to rzeczywiście trudne przedsięwzięcie do zorganizowania, ale ja mam bardzo prężny management. Wspólnie mamy z DJ-em Adamusem. I możemy też cały czas liczyć na wsparcie wytwórni Universal, na wsparcie prezesa Jana. Jakoś tak fajnie mi się układa współpraca z tą wytwórnią. Było naprawdę fajnie, ciężko, ale fajnie. DJ Adamus też był oczywiście. Ale zagraliście tam w tym teledysku parę, czy znajomych, jasne, nieznajomych? Jasne, on był rycerzem, który mnie ratuje przed śmiercią. O tak, to na pewno jest miłość, wielka miłość. Tak, rzeczywiście. Było bardzo zabawnie i romantycznie oczywiście. Kiedy efekty możemy zobaczyć? Ja myślę, że na pewno z końcem lutego. To na pewno mogę powiedzieć, że będzie tak i w klimacie Adamusa, czyli bardzo tanecznie, bardzo dynamicznie, bardzo klubowo. I w klimacie Pauli, bo będzie o miłości, bardzo romantycznie. I trochę tak nostalgicznie. Dziękuję Ci bardzo. Ja również dziękuję i pozdrawiam DJ Adamusa.